Tak, zajmiemy się modernizacją 60 wagonów z opcją zwiększenia do 90. Modernizacja będzie oznaczała całkowitą przebudowę tego wagonu, zaoferowanie zupełnie nowego komfortu dla zarządów PKP Intercity. Traktujemy to jako bardzo poważne wyzwanie. Wnętrze pojazdu nie będzie się różniło od nowego pojazdu, od nowego wagonu. Poza miejscami siedzącymi dla pasażerów, tak? Które są niezbędne w tej wieszakami. Wiadomo. Klimatyzacja, która pozwoli podróżować w komforcie cieplnym, bez znaczenia, czy będzie to gorący, upalny dzień lata, czy też bardzo zimny dzień zimy. Zupełnie nowy system dostępu do internetu, możliwość korzystania z pokładowych urządzeń pasażerskich, czyli gniazdka, które pozwolą wykorzystywać personalny sprzęt wszystkich pasażerów. Nowe toalety w systemie zamkniętym. Nowy system wyłożeń, który pozwoli też w bardziej przyjemnej atmosferze pasażerom spędzać czas na pokładzie wagonu, oraz zupełnie nowe wózki, co jest może mało istotne dla pasażerów, natomiast bardzo duże dla komfortu samej podróży. Oprócz inwestycji infrastrukturalnych czy dworcowych, bardzo ważne jest zainwestowanie w tabor, bo to jest to miejsce, w którym pasażerowie spędzają najwięcej czasu. Stąd też ta dzisiejsza umowa, stąd też będą kolejne przetargi rozstrzygane, ogłaszane, stąd też również przewoźnicy regionalni inwestują w tabor. To jest dla nas bardzo ważne zamówienie, ponieważ wiemy, że do pierwszego kwartału 2020 roku mamy wypełnienie naszej hali produkcyjnej, czyli jesteśmy w stanie patrzeć w przyszłość daleko bardziej niż w tej chwili. PKP Intercity zamierza zainwestować 2,5 miliarda złotych w tabor i to będzie pociągi, wagony, EZ-y, lokomotywy, wszystko to, co się składa na komfort podróży i również w aspekcie innowacyjnym, bo PKP Intercity będzie występował w programach zmierzających do tego, aby produkować innowacyjne tabory.